witajcie moje gwiazdki, przepraszam was, ale już nagrywam trzeci odcinek w tym samym ubraniu i trochę to tak mech, ale mam za to dla was kolejną super lalkę, bo pewnie niektórzy zauważyli, że nie posiadam operety w swojej kolekcji, więc zaopatrzyłam się w operetę Basic i chyba jest kompletna, więc zapraszam do oglądania. Jeśli jesteś nowy na moim kanale, zostaw suba, łapkę w górę, komentarz i nie będę przedłużać, zaczynajmy. Ja już tu widzę, że to jest pamiętnik, więc ja tak trochę próbuję się do tego dostać, żeby nie uszkodzić niczego. Tak się dziwnie czuję, że nagrywam już w tym samym ubraniu trzeci raz, ale przyszło do mnie tyle tych paczek i one tam nadal nie znikają, one po prostu się tam gromadzą. Mamy książeczkę. W końcu się dostałam. Teraz się zastanawiam, jak to mam otworzyć. Okej, dostałam się. Chyba. Wysypujemy wszystkie dodatki. A więc tak, tutaj mamy dodatki do lalki, stojak i widzę, że jakieś mniejsze pierdółki, więc to potem. Najpierw przejdziemy do samej lalki, bo jestem mega ciekawa, co z tego będzie. Ma w włosach jakiś diadem? Omygy. Dam to może Cleo, w sumie jej pasował. Ma kolczyki. W miarę zachowaną fryzurę. Zobaczymy, jak to będzie. Nasza operetta tak wygląda. Nie widzę tego dodatka na oko, mam nadzieję, że to jest, bo w sumie najbardziej mi na tym zależało, żeby to było w miarę kompletne i ładne. Zobaczymy, co tutaj jest. Mamy pajączka. I no chyba tego nie ma. Modlę się, żeby to było w środku. Tak, jest. Ale jest niestety uszkodzone chyba. Nie, to jest na włosy. To jest na włosy, nice. Okej, będę musiała to potem przyczepić jej. Więc uff, naprawdę jestem spokojna. Jak widać, lalka posiada wszystkie dodatki. Ogólnie które powinny być podstawowo chyba do lalki. Nie, że mogę się mylić, ale to piszcie w komentarzach. Ogólnie fryzura lalki jest w dość dobrym stanie zachowana, chociaż martwią mnie te takie, wiecie, niewydarzone niektóre loki i kołduny, bo sama grzywka z przodu jest bardzo dobrze zachowana. No ale to będę się z tym męczyć dopiero po nagrywkach, bo teraz nie ma w ogóle sensu i racji bytu. Kolczyki są. Jeden jest dłuższy, drugi jest krótszy. Makijaż lalki jest bardzo ładny. Wiele operet właśnie ma tylko takiego specyficznego zeza, bo ona ma dość podłużne oczy i dlatego się wydaje, jakby miała zeza. Lalka ma swoje wdzianko, tak jakby bolerko, które jest chyba na rzep. Nie, na klamrę zapinane, więc mega fajnie. Pod spodem ma bluzkę. Wzrów pepitkę i oczywiście taki z tutaj guziczkami mini. Piękny pasek z nutami plus z pajęczyną i z łańcuchem w czaszki. Do tego takie 3/4 spodenki, które już chyba teraz nie są już aż tak modne. No i buty w nuty, które są mega śliczne. Lalka posiada tatuaże, jest to naprawdę kozacka sprawa, bo cały rękaw. Oczywiście jej blizny na twarzy są przepiękne. Bransoletkę. Buty są dość brudne, muszę je wyczyścić, niestety. Ale nie wiem, czy lalka nie jest przypadkiem na gumkach. Muszę to sprawdzić, bo jestem ciekawa. Nie, lalka już jest na plastikach, więc
Chyba jest to jakiś nowszy model. Nie wiem, czy te Basic 1. Ale w sumie Nefera nie zna na plastikowych, więc. Bo one są z tej samej roku wydania. A nic, będziemy musieli ją ogarnąć. Raz nie zapnę. O, zapięło się. W ogóle uroczy mały guziczek w kształcie czaszki. Mega. No i spróbujemy stawy. Stawy są mega sztywne. Chyba stała gdzieś na półce. Martwią mnie naprawdę te włosy. Nie wiem, co ja z tymi włosami zrobię. Zakryczne są. Martwi mnie to. Powinna mieć jakieś tutaj loki z przodu. Będę kombinować, zobaczymy. No i do lalki było dołączone opaska. Która w sumie może użyję na razie do Cleo. Bo nie mam tej oryginalnej. Suwka z tym okularem na oko. Też muszę to jakoś umieścić, żeby to się trzymało. I... O, będzie się trzymać chyba. Tak, będzie się trzymać. Super to wygląda. Jej zwierzątko. Pająk. Uwielbiam pająki. Gitara. Którą możemy zapiąć jej. I coś schować. Piękna jest ta gitara. Nutki i pajęczyny. Również tutaj pasek jest detaliczny i ma pełno elementów czaszek. No, stojak, stojak klasyczny czarny. I możemy go złożyć. Szczoteczka do włosów. Szczotka do włosów. Pamiętnik operetty. W różnym języku. Ten pajączek ma uroczy krawat. I te włosy tak super zaczesane. To jest taki Elvis Presley a la pająk, mówię wam. No ja jestem mega zadowolona z tej lalki. Jest piękna, tylko boję się o jej włosy, jak tu doprowadzić te loki do ładu. Masakra. Czeka mnie dużo roboty, naprawdę. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Mi sama operata przypadła do gustu i cieszę się, że mam Basic, a nie inną. Wszystkie dodatki zostały zachowane. Jestem mega ucieszona i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!